Cześć! Dzisiaj materiał będzie w całości o rowerach gravelowych. Poznałem tę kategorię rowerów od podstaw, dlatego że prawie rok temu kupiłem sobie gravela Silexa 700 od Meridy, czyli naprawdę genialnego gravela, za którego no niestety trzeba zapłacić ponad 10 tysięcy złotych. Ale w dodatku udało mi się pojeździć w międzyczasie na wielu różnych modelach, od tych najtańszych jak Silex 200 po najdroższe karbonowe wersje. Bogatszy o rok testowania i zbieranie informacji, mam dla Ciebie całkiem pokaźną pigułkę wiedzy, którą jest ten materiał. Zatem zapraszam do słuchania. Zacznijmy od tego, że w ogóle odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd się w ogóle wzięła moda na rowery gravelowe, bo przecież z 5-6 lat temu po prostu nie istniały, a teraz chciałoby się powiedzieć, że są prawie wszędzie. I oczywiście, że ilu odpowiadających, tyle odpowiedzi, bo na pewno do tego boom na gravele przyczyniła się choćby nawet większa świadomość użytkowników w kwestii dbania o swoje zdrowie, no i tym podobne kwestie. Jednak ja jako sprzedawca i użytkownik takiego roweru podsunę Wam trochę inne spojrzenie na ten temat. Otóż przed gravelowymi czasami, gdy przeciętny użytkownik, który chciał kupić sobie rower, przychodził do salonu rowerowego czy też jakiegoś sklepu z rowerami, to nominalnie myślał, że chce kupić sobie górala. Później w rozmowie ze sprzedawcą wychodziło na jaw, że nie zamierza nigdy zjechać tym rowerem ze ścieżek rowerowych, a nawet jeśli, to totalnie sporadycznie. Z czego wynikało całkiem słuszne doradztwo sprzedawców, żeby kupić sobie rower crossowy, bo to on najlepiej sprawdza się w takich zastosowaniach, czyli głównie ścieżki rowerowe, asfalty, utwardzane tereny, no i od czasu do czasu jakieś tam szutry. No i domyślacie się zapewne, co taka osoba robiła. Patrzyła na ten rower crossowy, mówiła, że jest... po prostu, że nie podoba im się, że brzydki jest. No i wtedy albo kupowała górala i wkładała tam cienkie opony, co dopiero wygląda komicznie, albo decydowała się na rower szosowy, bo ten wyglądał w ich oczach lepiej, dojrzalej, ale po paru przejażdżkach okazywało się, że jest totalnie niewygodny. No i tutaj rower gravelowy wchodzi na scenę przy oklaskach na stojąco. Właśnie rower gravelowy idealnie wpisał się w zapotrzebowanie rynku, czyli dobrze wyglądająca maszyna o znakomitych właściwościach jezdnych na terenach utwardzanych, przyzwoitej wygodzie i też niebanalnych zdolnościach terenowych. To tyle takiego ogólnego wstępu, a teraz przejdźmy do wypunktowanych przemyśleń na temat tych szutrowych konstrukcji, które dla Was mam. Zaczynajmy. Po pierwsze, rower gravelowy premiuje dobrą technikę jazdy na rowerze. Mam tutaj na myśli, że jeśli technicznie jesteśmy w stanie nadrobić brak amortyzacji, to naprawdę taki rower jest w stanie oblecieć mega ciężki teren. Przykładowo taki zjazd z przekaźnika w Nowym Sączu. I ktoś mógłby powiedzieć, w takim razie po co się na tym gravelu męczyć, przecież na hardtailu spokojnie bym sobie to zjechał, taniej, wygodniej. No i to jest jak najbardziej racja. Ale to rower gravelowy, oprócz udostępnienia takiej możliwości zjazdu w cięższym troszkę terenie niż na zwykłym rowerze crossowym, daje możliwość rozpędzenia się na płaskiej asfaltowej powierzchni bez wiatru do 52 km na godzinę, no przynajmniej pod moimi nogami. No i to jest coś, czego żaden inny rower, który wygodniej zjechałby w jakimś cięższym leśnym terenie, no nie udostępnia. Także to jest ta pierwsza kwestia. I teraz wróćmy trochę do tych podstawowych założeń gravela. Czy rzeczywiście gravel jest wygodny? No i tutaj nie trzeba jeździć na nim rok, żeby się o tym przekonać. Pierwszy raz wsiadamy na ten rower i to od razu czuć, że jemu geometrycznie jest naprawdę daleko do jakiejś agresywnej szosowej pozycji. No ale tego trzeba spróbować. No, kto nie spróbuje, ten się nie przekona, że naprawdę wsiadając na gravela czujemy się bardzo dobrze od pierwszych pokonanych kilometrów. Trzecia kwestia to, czy na podjazdach jest ok, czy nie brakuje napędu. No i ciężko mi się tutaj wypowiedzieć. No, ja jeździłem na GRX-ie 2x10, 2x11 i w tych GRX-owych od Shimano napędach niczego nie brakowało, rozpiętość biegowa była jak najbardziej w porządku, na płaskim dało się ten rower pogonić, pod górkę też mu nie brakowało, więc jeśli chodzi o napędy szymanowskie, jest w porządku, no, po prostu zależy co tam macie włożone, ale stosunkowo niska waga roweru, no nawet jeśli ten napęd będzie porównywalny w jakimś rowerze MTB, no gravelem będzie łatwiej się wyciągnąć do góry, to zdecydowanie. Co ze zjazdami? Powiedziałem już, że da się, ale czy jest to wygodne? I tutaj, tak jak wspomniałem, premiuję dobrą technikę, więc dużo zależy od tego, jak się na tym rowerze ustawimy, bo jeśli kurczowo chwycimy za kierownicę i będziemy ją ściskać ile sił w pięściach, no to niestety, nawet pokonanie pojedynczych metrów może być bolesne, ale jeśli przeniesiemy ciężar na nogi, troszkę wysuniemy się nad pedały biodrami, cofniemy pozycję, rozluźnimy trochę barki, rozluźnimy ręce, to naprawdę gravelem można spokojnie ciupać kilometry w ciężkim terenie. I tutaj mówię z doświadczenia, a nie z jakichś takich sztampowych formułek sklepowych. Po godzinach w robocie jeździmy z chłopakami na różne trasy, głównie leśne, mało robi się szosowych kawałków, no i oni na maszynach 120, 160, na naprawdę takich konkretnych, w pełni zawieszonych maszynach jeździli po trasach, a ja za nimi, owszem, nie można powiedzieć, że dotrzymywałem im kroku, ale wszystkie trasy, które oni przejechali, ja przejechałem za nimi. Wiadomo, musieli czasem na jakimś zakręcie poczekać te 10-20 sekund, ale przejechałem te wszystkie trasy i absolutnie nie wspominam tego jako udrękę. To była przyjemna i naprawdę otwierająca oczy przygoda, że te same trasy na innym rowerze są zupełnie innym doświadczeniem i zupełnie inną przyjemnością, ale dalej przyjemnością. Czwarte, często padające stwierdzenie, czy gravel to taka szosa na złą pogodę? I jak najbardziej trochę tak, no choćby ze względu na szerszą oponę, która na mokrej nawierzchni czy na gorszej jakości nawierzchni będzie po prostu wygodniejsza i przede wszystkim bezpieczniejsza. Również ze względu na napęd, który będzie przystosowany do cięższych warunków, no lepiej taki napęd w gorszych warunkach sobie poradzi niż jakiś odpicowany szosowy napęd. Tutaj też kwestie możemy poruszyć uszczelnienia piast, suportów i słowo gravel wcale nie oznacza, że te piasty i suporty będą odporne na wszelkie warunki atmosferyczne i na to warto zwrócić uwagę, bo niejednokrotnie, tak jak na przykład w rowerach Meridy, no to będzie jakaś piasta VP, która sama w sobie ma dobre uszczelnienie piasty, no ale na przykład uszczelnienie bębenka będzie wymagało troszkę większej uwagi. Więc lepiej sobie od początku sprawdzić, co my tam mamy włożone, nie ładować tego co jazdę kerszerem, zakładając, że to ma być rower, który będziemy haratać i nie będziemy go szanować, bo z tego braku szacunku przejedziecie 2-3 tysiące i będą koła do wymiany, nie? Nie zróbcie sobie tego, bo te elementy wszystkie są drogie. No to teraz kluczowo, czy rower gravelowy jest dla Ciebie? I całkiem szczerze powiem tutaj, że uważam, że tak, bo większość z nas ma tam jakieś swoje preferencje. Niektórzy lubią upalenie w ciężkim terenie na rowerach z pełnym zawieszeniem, niektórzy lubią gładkie szosowe jeżdżenie, ale każdemu z tych rowerzystów zdarza się czasem potrzeba czegoś pośrodku. Czyli takiego uniwersalnego roweru, którym, nie wiem, może dojadą i do pracy, i pojadą trochę w teren, i zapakują się na jakąś długą wyprawę, i objadą dookoła Tatry. No to tutaj gravel wchodzi na scenę, no i on jest wtedy idealny. Oczywiście to są jakieś horrendalne życzenia i wymysły, żeby mieć dwa rowery i żeby tym drugim był gravel, bo nie każdego na to stać. Ale jako taki uniwersalny rower, gravel sprawdza się w 100%, więc jeśli takowego uniwersalnego potrzebujesz, no to jeden dobry gravel będzie na pewno tańszy niż jeden rower crossowy i szosówka, albo jeden rower crossowy i jakiś tam full. To na pewno będzie tańsze. I tak, myślę, że gravel jest w jakiejś tam sferze zapotrzebowania, w jakiejś części pokryć zapotrzebowanie u każdej osoby. Może nie w pełni, ale każdy odnalazłby chociaż chwilę przyjemności na gravelu. I jak to zwykle bywa, trochę posłodziłem, ale na sam koniec też trzeba powiedzieć troszkę o minusach, no bo przecież jeździłem na gravelu prawie rok i no i te minusy da się zauważyć. Po pierwsze, no to już boli, nawet zanim się weźmie gravela do ręki, no to boli po kieszeni, no bo po prostu są to rowery drogie i tutaj nie ma wielkiej filozofii. Owszem, jest to produkt nowy na rynku, podzespoły pakowane do tych rowerów, najnowsze grupy shimanowskie, GRX, w ogóle klamkomanetki hydrauliczne, kierownice poszerzane z flarą, oponki, koła, wszystko to w gravelu robi taką cenę, że finalnie wychodzi oj słony rachunek. Ale mając to wszystko nawet na względzie, to i tak dalej uważam, że ceny są absurdalnie wysokie. Ja kupując gravela rok temu, teraz sprzedałbym go jeszcze z jeszcze horrendalnie większym zyskiem. Ceny trzymają się i hype na to jeszcze troszkę się utrzyma na pewno. A druga taka duża kwestia minusowa, bo tu się nie ma chyba co za bardzo rozwodzić nad tym, że ten rower miał takie wady, ten tamte, ale ogólnie dużą kwestią minusową przy gravelach, no to jest wielkie pokłosie tego boom na gravele, czyli to, że niektórzy producenci na rynku rowerowym opisywali swoje maszyny jako gravele, które w rzeczywistości okazywały się geometrią i osprzętem i nawet kołami siedzieć w segmencie szosowym. A jedyne co producent zmienił, żeby wsadzić ten rower w kategorię gravel, to poza nazwą pakował szerszą oponę i podnosił trochę kierownicę i bum, masz rower gravelowy, żółto dziobie, trzymaj, kupuj, wydawaj. No, takie kwiatki na rynku dalej są dostępne i będą tworzone nawet nowe dalej, bo żółtodzioby zawsze się trafią i zawsze ktoś to kupi i ktoś na tym zarobi, więc mniej doświadczonym osobom, które nie mają pojęcia o geometrii choćby nawet, będzie dużo łatwiej łyknąć taką ściemę na podpis gravel. No to jest minus jak nie wiem i to jest aż przykre czasami, jak ktoś przychodzi i kurczę, no, niewiedza niby nie boli, ale w końcu kiedyś się dowiesz, nie? I zaboli. Myślę, że tak to zostawię. Dałoby się w temacie jeszcze powiedzieć dużo więcej, ale nie będę męczył. Jeśli macie jakieś przemyślenia, chętnie powymieniam się jeszcze z wami w komentarzach. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.